Jajeczka, kochani, mam nadzieję, że u was wszystko dobrze i że jesteście zdrowi. Ja dzisiaj turbo zaspana na śniadanko standardowa jecznica. Ja jestem, słuchajcie, mega monotonna, jeżeli chodzi o jedzenie, bo albo jest to jajecznica, albo jest to bieluch. Dzisiaj, szczerze mówiąc, nie chciałam się umyć patelki, ale stwierdziłam, że jajko z rana jak śmietana. W ogóle mam bardzo, bardzo dobry przepis na jecznicę. Ja wiem, że to jest niby takie banalne, ale kiedyś Wam pokażę, jak zrobić idealną jajecznicę. Następnie nakładam serum z biedry w z agawy, w ogóle mega dziwne. I twarzcie klei, także nie polecam. Ogarniam sypialnię, jest godzina siódma. Zobaczcie, jak jest ciemno. Pokażę Wam książki, jakie czytam. To są książki związane z psychobiologią, czyli z wpływem naszej psychiki na nasze ciało, na to, że chorujemy, na to, że gorzej się czujemy. Także mega ciekawy temat. Wybieram ciuchy. Następnie powiedzcie mi te muszelki, czemu mówicie, że to są muszelki chińskie i dlatego takie tanie, bo co są bo z plastiku. To jest moja roskina za każdym razem, kiedy wchodzę do łazienki, Robimy szybki makijaż. Mój makijaż trwa około 5 minut. Używam cieni z Sephory. Niezmiennie bardzo je lubię, dlatego że super się blendują, nie osypują, nie kukują, ku 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 czy jak to się tam mówi, na powiekach. Także ekstra. No i moje rzęsy, bardzo, bardzo, bardzo. Jestem szczęśliwa z kondycji moich rzęs, także tutaj mm, mogę pocałować swoje serum. A co? A co? Kto mi zabroni? I kupiłam sobie w kremie, to jest nie cienie, bronzer w kremie, właśnie bronzer w kremie, e, zrobiłam sobie wielką ciapę, także użyłam tego bardzo nieumiejętnie, albo mam po prostu kolor za ciemny, więc na razie nie polecam i z bourgeois, e, puder e, sypki też Wam bardzo polecam, bo fajnie wygładza twarz, następnie nagrywam jakieś tiktoki, filmiki, tutaj piękna sukienka, a co pod sukienką? Dresy, także proszę bardzo, to jest życie influencera i słuchajcie, alleluja, znalazłam buty pod łóżkiem, które nie nosiłam w ogóle nigdy w życiu, a kupiłam je rok temu, także w zasadzie w sumie jak nowe buty, takie trochę traperowate z firmy Deze, mega niewygodne. No, a tutaj jakieś rachuneczki, jakieś jakieś ZUSy, srusy, wiecie, depreso. Ogólnie dziwnie się czuję w sukience. Wolałabym jednak dresy i ta kurtka. W tamtym roku mi się podoba, w tym mi się nie podoba. Ostatni żelek w samochodzie, jeszcze zielone, najmniej ulubione. Niosę taką lampę różową, oczojebną do sklepu. A co? Niech wszyscy widzą. Peruki, protezy piersi, w ogóle pierwszy kasztan, na którym się tak bardziej skupiłam. I pakujemy paczuszki, serum do rzęs, serum do włosów. Dodaję zawsze do, no, do pudełeczka różne tam ulotki z badań, także dajcie znać, czy czytacie te ulotki. A tu karteczka, jak ktoś chce, to wyślę, napiszcie w komentarzu. To jest piękna karteczka z miasta śląskiego, czyli z Lipin. Yy, tak, a tutaj proszę rezultaty po stosowaniu serum do rzęs do rzwi. Zobaczcie jak pięknie rzęsy i brwi odrosły. Także jaram się, jaram. Teraz się przyciągam. Zobaczcie na tą twarz. To jest tak zwana twarz, która jest niesklana żadną mądrą myślą. <noise> no, świruje też na różowym tle. Proszę bardzo, jaka ładna ściana. No i pyszna zupka grzybowa. Powiem Wam, że wygląda to tak, jakby ktoś się zerzygał do tego garka, ale naprawdę była smaczna. I wiewióreczka. Boże, tak się bałam, że ją coś przeje gdzie słuchajcie, ale się udało, uciekła do takiego mojego parku, a tu gwiazdki, spełniałam swoje marzenie z dzieciństwa, są takie gwiazdki, które w nocy świecą, yy, także nagrzewam je teraz na słońcu, no i pranie codzienność, zobaczcie na tą skarpetkę, yy, jaką mam śmieszną, a tu jest fajny taki zapaszek do prania, polecam Wam i piękne torby malowane ręcznie przez Natalię Peplińską, wysłała mi Natalka je w prezencie, zobaczcie jaka zdolniaszka, możecie się do niej odezwać, Natalia Peplińska, ona Wam zrobi co chcecie na torbie, może swoje Waszego zwierzaczka albo macie tam po prostu inne pomysły. Zobaczcie, jakie miała fajne też rezultaty po stosowaniu serum, jak jej pięknie za kolan yy, zarosły, bo chyba o ile dobrze pamiętam, to Natalia yy, chorowała na COVID i bardzo jej włosy wtedy wypadły, no tutaj w ogóle żelki dalej. Jesteśmy w Biedronce, zachciało mi się polędwicy łososiowej. I powiem wam teraz hit życia. Ja jeszcze do niedawna myślałam, że polędwicę łososiowa się robi z łososia. Uhu! Także no, możecie się pośmiać, możecie się pośmiać. No, a tutaj kupiłam serek i pytam się pani Biedronce, jaki to serek a pani mówi do mnie, że dobry. Ja mówię, ok, a coś więcej pani mi o nim powie? A pani mówi. Bardzo dobry, więc yy, przekonałam je tą szczerą piją. Powiem Wam, że jest przepyszny nawet. To jest holenderski na tym takim dziale mięsnym. Yy, kupiłam jeszcze hummus. Odkąd byłam w Jordanii, to hummus kocham i uwielbiam. Yy, pasztet wiem, samo zło. Nie piszcie, albo napiszcie jak potrzebujecie. <grych> no i tutaj takie mokre ścierki kupiłam do tego mopa takiego. Wiecie, to teraz wszędzie reklamują. Al jakiś cedysk jest ten mop? Jakoś nie, nie jestem przekonana, ale mam zepsuty odkurzacz, więc tym się posiłkuję. No i zakupy z Action. Piękna różowa gąbeczka. Bardzo. Fajne, bo te kremy są słuchajcie z DAW i one mają pojemność 700 ml i kosztowały 14 zetka. Także bardzo, bardzo się to poleca. Jakieś tam dziwne rzeczy, nie wiem po co. No i tutaj takie. Ściereczki do kolorowego prania i do białego i od kamieniarz do prysznicu. Słyszałam, że to jest dobry odkamieniacz, więc sprawdzimy, dam Wam znać buzi buzi, kochani, jeszcze więcej buzi z łóżka. Dziękuję, że jesteście tutaj ze mną. Dajcie znać, czy taki wlożek Wam się oczywiście podobał i tutaj dwóch panów całujących się na ścianie tak na dobranoc. No, buziaczki, kochani.